Na kolejnym moim filmie chciałam Wam pokazać, jak można określić równowagę na rynku monopolistycznym. Czyli zakładamy, że na naszym jedynym, powiedzmy, rynku danego produktu funkcjonuje tylko jeden sprzedawca. On ma pełnię władzy, całą produkcję i on dyktuje cenę. Tylko pytanie, ile wynosi ta cena, ile on sztuk wyprodukuje i jaki zysk on osiągnie. Jeżeli przykładowo funkcja popytu na produkcję jest podana, czyli Y jako produkcja zależy od ceny i ma postać liniową, można to skomentować, że to jest ile jednostek można sprzedać przy obecnej cenie. Jeżeli jest podana funkcja kosztów produkcji i ona jest podana jako Y, koszty całkowite, równe, i jest tutaj to akurat przykład funkcja nieliniowa, i im większe przyjmuje wartości Y, tym bardziej koszty zaczynają nam rosnąć w górę. Widzimy, że koszt produkcji rośnie szybciej niż sama produkcja. Mamy obliczyć produkcję, cenę i zysk na rynku monopolistycznym, czyli rynek monopolistyczny jest taki na tyle oryginalny, że większość jednak już rynków nie jest monopolistyczne. I musimy pamiętać, że sam monopolista teoretycznie sam ustala cenę, po jakiej on będzie sprzedawał. Jedynym jego ograniczeniem jest popyt, a popyt można powiedzieć, że to jest popyt na produkcję, na to, ile ludzie chcą tej produkcji, tych towarów kupować. A więc pytanie, jaką ten monopolista ustali cenę? No właśnie musimy je uznać, że ta cena jest zmienną. Ona będzie zależała od wielkości produkcji. W tym zapisie to produkcja zależy od ceny, a my w tym momencie to zmienimy. Czyli tutaj widzimy, że zysk w zapisie ekonomii matematycznej to jest różnica między przychodem minus kosztami. Taka różnica powinna być jak najwyższa, czyli powinna dążyć do maksimum. Wtedy powiemy, że przychód całkowity w tym oznaczeniu, wy możecie mieć zupełnie inne oznaczenie, to jest R od Y, czyli przychód zależy od wielkości produkcji, tak samo koszty całkowite zależą od wielkości produkcji. Żeby osiągnąć jak najwyższą wartość tutaj tej naszego zysku, to my chcemy, żeby pochodna zysku całkowitego była równa 0, czyli różnica między pochodną z przychodu całkowitego minus pochodna z kosztu całkowitego dawała nam 0. I teraz tą pochodną z przychodu całkowitego możemy nazwać przychodem krańcowym, a oczywiście tutaj ten koszt, pochodną z kosztu całkowitego możemy nazwać kosztem krańcowym czy marginalnym. To nie ma znaczenia, jak my powiemy marginalny czy krańcowy, to jest to samo. A więc generalnie widzimy, że warunek maksymalizacji zysków monopolu jest to po prostu warunek, który mówi o tym, że marginalny przychód, który ma być, powiedzmy, w środku w zależności od Y, ma być przyrównany do marginalnego kosztu, który też zależy od Y. A jeżeli wiedzieliśmy, że u nas Y w zależności od ceny miał taką postać, po przekształceniu, czyli Y, powiedzmy tutaj wszystkie te elementy przerzucamy na drugą stronę, żeby był wzór tylko na samą literkę P, P jak Piotr, to w tym momencie mamy tutaj zapis cena równa się 120 minus 0,5 Y. Po co nam to jest potrzebne? Bo musimy w tym momencie wyznaczyć marginalny przychód od określonej zadanej wielkości produkcji. Po co? No bo to jest nam potrzebne do głównego warunku na maksymalizację zysków monopolu. Marginalny przychód to generalnie jest to pochodna z przychodu całkowitego. A więc jest to, powiedzmy, w środku przychód to jest cena razy ilość i z tego bierzemy pochodną. Tylko pamiętamy o tym, że cena w tym momencie tutaj nie jest zwykłą ceną stałą, elementem stałym, a jest zależną od wielkości produkcji. Czyli traktujemy to jako jakby funkcję złożoną. I w tym momencie rozbijamy, to jest bardzo ważny element. W monopolu pochodna z przychodu całkowitego to jest rozpisanie pochodna z ceny razy Y, czyli jakby pochodna z pierwszego elementu, to jest pierwszy element razy drugi plus pierwszy element razy pochodna z drugiego. Czyli mamy to rozpisanie, jakby to była funkcja złożona. Tutaj mamy dwie funkcje
i z nich liczymy pochodną i mnożenie dwóch funkcji i pochodna. Więc teraz pochodna z ceny razy y plus ta cena i razy 1. Dlaczego? No bo pochodna ze zwykłego y względem y to jest 1. Czyli jeżeli teraz to sobie rozpiszemy, można powiedzieć, że to jest tak. Tu jest równowartość ceny z tego pochodna razy y plus znowu cena bez niczego. Czyli teraz jeżeli to sobie popodstawiamy, to zobaczcie tak, pochodna z tego elementu to jest tak, pochodna ze stałej, czyli 0 minus 0,5 razy 1 i dlatego po przemnożeniu razy zwykły y, który tu jest, mamy minus 0,5 y. Zostaje jeszcze 120 minus 0,5 y. Czyli jeżeli teraz sobie jeden element do drugiego przyrównamy, mamy minus y plus 120. To jest nasz marginalny przychód. Zostaje nam również określenie, ile wynosi marginalny koszt. Marginalny koszt, musimy pamiętać, że to jest inaczej pochodna z kosztu całkowitego. A więc liczę pochodną z kosztu całkowitego jako zwykłą po y, gdzie tylko jest jedna z niewiadomych. I w tym momencie pochodna to jest 0,25 razy 2 do potęgi y o jedno oczko mniej. Czyli było do potęgi drugiej, będzie do potęgi pierwszej. Tu się już tego można pominąć, nie pisać, że do potęgi pierwszej. A więc jeżeli przypominamy sobie znowu warunek maksymalizacji i mamy policzony marginalny przychód, mamy marginalny koszt, w tym momencie przyrównujemy wynik marginalnego przychodu do wyniku marginalnego kosztu i to, co otrzymujemy, jest to powiedzmy jakieś równanie, w którym nie wiadomo jest y i to, co nam wyjdzie, to będzie wielkość produkcji, jaką należy wytworzyć w przypadku monopolu, który oczywiście dąży do maksymalizacji zysku. Jest to jak najbardziej racjonalne. Z tego, jeżeli 120 podzielę przez 1,5, otrzymam wielkość produkcji na poziomie 80. Ale pytanie, jeżeli produkujemy 80 sztuk, to po jakiej cenie będzie sprzedaż? W tym momencie musimy powiedzmy sprawdzić, jaka cena byłaby do przyjęcia przez popyt, gdyby na rynku było tylko 80 sztuk, czyli podstawiamy do wzoru na cenę, a więc, która była oczywiście wcześniej, czyli 120 minus 0,5 razy y, który wynosi 80, daje nam to też 80. Szczególny przypadek, nie musi być dokładnie to samo. A więc teraz pytanie tak, znamy produkcję, wiemy, jaka będzie cena monopolowa, czyli monopolu, inaczej mówiąc, a pytanie, jakie będą koszty i jaki będzie w ogóle przychód i zysk naszego monopolisty. Jeżeli funkcja kosztów produkcji miała postać już wcześniej pokazaną, czyli tutaj nieliniową, możemy powiedzieć, że będzie to potrzebne nam do określenia zysku, jaki będziemy mieć przy produkcji 80 sztuk, czyli zysk od produkcji 80 sztuk równa się przychodowi od 80 sztuk minus koszt wyprodukowania 80 sztuk, czyli przychód to jest zawsze ilość razy cena, tu jest ilość 80, cena jest 80 i pytanie, ile wynoszą koszty całkowite produkcji, to w miejsce y ja wpisuję te podane tutaj 80. Jeżeli wszystko powinniśmy dobrze policzyć, wyjdzie nam zysk na poziomie 4800, czyli możemy powiedzieć, że optymalna wielkość produkcji maksymalizująca zysk, co jest ważne, monopolu, a nie konkurencji doskonałej, wynosi 80 jednostek przy cenie monopolowej 80 jednostek pieniężnych. Wówczas zysk monopolisty wyniesie 4800 jednostek pieniężnych. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania,
to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdybym miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.